Było to marzenie mojego męża, też i moje, żeby dom wpisywał się w klimat miejscowości, a większość domów postawiona jest tutaj z materiału miejscowego, jeszcze jakieś tam poniemieckie przedwojenne domy, oparte właśnie na kamieniu, cegle i drewnie. Jesteśmy na Warmii, w małej miejscowości nad jeziorem, w której rozkochało się wielu przybyszów z Warszawy. Wyczuwa się tu ogromny szacunek do historii i tradycji tych ziem. Widać to też w remontowanych i powstających tutaj domach. Wpisać się w klimat tej miejscowości zdecydowali się też właściciele tego domu. Pomógł im w tym architekt. Architekt stąd. To Tomasz Lela, który od lat propaguje budownictwo inspirowane dawną architekturą Warmii i Mazur. Na dzień dzisiejszy jest coraz więcej ludzi, którzy chcą się utożsamiać z regionem, gdzie będą mieli swój drugi dom, albo być może nawet swój pierwszy. I do takich właśnie ludzi jest ta oferta takich projektów domów regionalnych, w których moja pracownia się specjalizuje od ponad 30 lat. Ten nowy dom wygląda, jakby tu był od zawsze, podczas gdy inwestorzy z Warszawy, pani Anna z mężem, mieszkają w nim dopiero 3 miesiące. Tak, 3 miesiące. Działkę kupiliśmy kilka lat temu. Była mocno zachwaszczona, kryła tajemnice. Dopiero po usunięciu krzaków okazało się, że jest pod spodem rumowisko kamieni, które, jak okazało się z wykopanego później kamienia, są pozostałością po budynkach jeszcze z 1901 rok. No i postanowiliśmy wybudować dom podobny do domów, które tutaj poprzednio stały, czyli połączenie kamienia, cegły i trochę drewna. I to jest ten kamień, tak? Tak, tutaj są wyryte inicjały i data 1901 rok. No w każdym razie, jak przyjechaliśmy, to panowie tutaj z wielką radością zakomunikowali, że taką mają dla nas niespodziankę, która otwiera kawałek historii. Dom o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, postawiony jest na skarpie, ma dwie kondygnacje, parter i mieszkalne poddasze. Osadzony jest na podmurówce z kamienia łupanego. Wysunięta do przodu część elewacji nazywana jest ryzalitem. Tutaj na parterze i na piętrze posadowione zostały tarasy. Roztacza się z nich widok z rozległą perspektywą na wieś i jezioro znajdujące się opodal. Koncepcja właśnie wzięła się z tego naszego odkrycia, z tych kamieni i z podpatrywania domów, które stoją tutaj z jakąś już historią, czyli połączenie kamieni z cegłą. Stąd wybór pana Tomasza, który w tym duchu realizuje swoje projekty. I taki też projekt u nas powstał. To znalezisko zadecydowało o tym, jaki miał być nowy dom posadowiony w tym miejscu. Elewacja z czerwonej cegły nawiązuje do budynków wznoszonych tutaj 100 lat temu. Cały nie jest zbudowany z cegły. Jest w środku silka, o ile pamiętam, materiał zastosowany przez pana Lele. Natomiast na zewnątrz autentycznie obmurowany jest cegłą. Materiały, które stosuję od ponad 30 lat, to jest czerwona cegła, ręcznie robiona, ręcznie formowana, przywożona gdzieś z odległych terenów, nawet ponieważ na tych regionach już niestety nie ma żadnych takich cegielni. Uzupełnieniem jest dachówka w kształcie ssówka, holenderka. Potem są piękne okna właśnie z takim podziałem, 1/3 i 2/3, z takim krzyżem, pełnym krzyżem po środku, nie żadnym naklejanym. Cokoły z kamienia łupanego i to wszystko połączone z pewnego rodzaju proporcjami, no daje taki właśnie efekt. Przyjrzyjmy się bliżej wymienionym materiałom, które sprawiają, że dom wygląda, jakby stał w tym miejscu przynajmniej od 100 lat. Taki efekt architekt i inwestorzy uzyskali, stosując na ścianach zewnętrznych cegłę ręcznie formowaną. Dystrybutorem i przedstawicielem producenta z Kraśnika akurat tej cegły jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Jaro w Stawigłudzie koło Olsztyna. Na dachu budynku podziwiamy dachówkę marki Koramik od firmy Wienerberger. Jest to marka ceramicznych dachówek połaciowych oraz pełnej gamy akcesoriów ceramicznych i technicznych, które wzbogacają funkcjonalność dachu i usprawniają montaż jego pokrycia. Tutaj widzimy dachówkę tak zwaną S-ówkę, która ma przekrój poprzeczny w kształcie litery S.
Dzięki temu dach zyskuje charakterystyczny, pofalowany wygląd znany nam od stuleci. Przywołując skojarzenia z budownictwem Niderlandów, stąd taka dachówka nazywana jest holenderką. Esówka o nazwie sinus ceramic to najbardziej tradycyjny jej kształt. Bardzo często jest stosowana nie tylko w obiektach rewitalizowanych, ale i w nowych projektach inspirowanych historycznymi wzorcami architektonicznymi. Przy budowie tego domu zostały wykorzystane nie tylko materiały tradycyjne. Architekt zastosował też te nowoczesne, bardziej przystające do współczesnych norm, a swoim wyglądem nawiązujące do przeszłości. Przykładem właśnie takim, jak pani tutaj powiedziała, jest płytka na schodach, która znakomicie udaje cegłę, ponieważ sama cegła nie nadaje się w długim okresie wykorzystania jako materiał na stopnice, ponieważ są wielokrotne cykle zamrażania, rozmrażania i cegła się lasuje. Lasuje się, czyli się niszczy. Pęka, powodują pory, które tam woda, która się dostaje do środka, powodują, że cegła się niszczy, wypacza się. Natomiast takim uzupełnieniem są te płytki właśnie tutaj, jak pani zauważyła. Płytki cementowe, które znakomicie udają po prostu cegłę. Praktycznie jest do nierozróżnienia, którym materiałem jest cegła, a którym materiałem jest płytka betonowa. To firma El Camino Dom z Milanówka od ponad 15 lat produkuje różnego rodzaju betonowe płytki imitujące cegłę i drewno. Wykorzystuje się je na ściany, podłogi, tarasy, schody, parapety i obrzeża ogrodowe. Obecnie powstające domy zdecydowanie różnią się od tych dawnych pod względem zastosowanych materiałów i technologii. Trzeba stosować nowoczesne materiały. Inne są normy termiczne w tej chwili, zarówno dla ścian, dla dachów, dla okien. Wszystkie te parametry powodują, że coraz więcej ciepła się oszczędza. Inne są źródła grzewcze. Bardzo popularne stały się na przykład w tej chwili pompy, które są, no, jeszcze są stosunkowo drogie, aczkolwiek no, znakomicie zastępują inne źródła, czyli kotłownie węglowe, kotłownie jakieś gazowe, olejowe. I taka pompa, powietrze, woda po prostu potrafi zapewnić ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla całego budynku. Właśnie w takim przypadku inwestor zdecydował się właśnie na pompę powietrze-woda. I takie jest ogrzewanie wtedy podłogowe. W ogrzewaniu podłogowym jest właśnie czynnik grzewczy. Ciepła woda użytkowa również jest z tej pompy powietrze-woda. No i takie pompy są bardzo popularne. Właściciele tego domu chwalą sobie możliwość sterowania tym ogrzewaniem z dużej odległości. Największym chyba takim dla nas komfortem jest to, że możemy sterować sobie komputerowo ogrzewanie z miejsca naszego zamieszkania na dzień dzisiejszy, czyli jeżeli mamy w planie przyjazd, to na kilka godzin przed lub na jakąś dobę przed mąż nastawia temperaturę, bo jak nas nie ma, to utrzymujemy taką temperaturę 14-15 stopni na tą chwilę, a jak przyjeżdżamy, to te 19 stopni 20 już jest. To jest naprawdę komfortowa sytuacja. Elementy architektoniczne takiego domu mają swoje nazwy, których przeciętny zjadacz chleba zwykle nie potrafi wymienić. Wśród nich są na przykład... Lukarny. Lukarny? Tak. Lukarna to jest właśnie, jak często ludzie nazywają, kukułka. Jest to według mnie jeden z piękniejszych elementów domu. Jest to okno umieszczone na poddaszu, które po prostu doświetla pomieszczenie. Innym rozwiązaniem są elementy takie jak fryzy, gzymsy w elewacji. Widać je po prostu takie wystające elementy z cegieł, nadproża, które są nad oknami. Te wszystkie elementy czynią architekturę. To jest kawałek dobrej roboty i to jest właśnie rola architekta, żeby takie elementy pokazywał. Nie każdy z majstrów, którzy takie elementy robią, jest to sztuka zanikowa, dobre murowanie z czerwonej cegły i nie każdy umie takie elementy robić. A jak już zacznie robić, no to potem mówi, że ja to wymyśliłem. Natomiast jest to rola architekta, projektanta, żeby mu pokazywać. Ja często prowadzę takie nauki, najpierw układania takich elementów na sucho, żeby potem można było taki element wymurować już na elewacji. Wszystkie kamienie na ścieżkach to są wydobyte z tego dołu z kamieniami. I
i te na fundamentach i tutaj... Wszystkie. Dokupiono ich troszkę kamieni do ścieżki, która idzie do bramy. A kto je pociął? One nie były ścinane, one tak wyglądały, wydobyte. Wszystkie miały taką równą płaszczyznę? Tak, pan, który tutaj układał, dobierał je, ale nie ciął. One tym frontem swoim były ułożone pierwotnie w tym pierwszym budynku z 1901 roku. I mamy tutaj taki mały widoczek na jezioro, na okolice, na domy pokryte czerwoną ceramiczną dachówką, co tworzy szczególny urok tego miejsca. Takie poranne wstanie, wyjście na taras, to daje bardzo duży komfort na resztę dnia. Po prostu bardzo, bardzo uspokaja. Tomasz Lela sam mieszka w takim podobnie zaprojektowanym przez siebie domu. Tym stylem budowania lubi zajmować się najbardziej. Założona przez niego w 1995 roku pracownia architektoniczna Pantel w Olsztynie zajmuje się szeroko pojmowanym projektowaniem budynków, osiedli wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, hoteli, galerii handlowo-usługowych i innych. Do najbardziej znanych należy port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach koło Szczytna. Obecnie według jego projektu powstaje w Olsztynie apartamentowiec, którego urodę podkreśla elewacja z czerwonej cegły, elementy z czarnej blachy i szkło. Ale w tym filmie skupmy się na nowo powstałym budynku według projektu Tomasza Leli, którego charakterystyczne elementy nawiązują do dawnej architektury regionu Warmii i Mazur. Pomieszczenia są wysokie, jest dużo powietrza w środku, jest fantastyczna wentylacja, taka naturalna, niewymuszona. Także jak przyjeżdżamy, to się fantastycznie śpi. Od jeziora dobry klimat. Także fantastycznie się mieszka. Jeśli spodobał się Wam nasz film, dajcie lajka. Jeśli spodobał się dom, napiszcie komentarz. Zapraszamy też do polubienia naszego profilu na Facebooku. A żeby nie przeoczyć kolejnych filmów o nowych domach, tych wymarzonych na Warmii i Mazurach, zasubskrybujcie też nasz kanał. Więcej opisów i informacji na temat prezentowanych domów znajdziecie na naszej stronie modanamazury.pl.